Herrn, geliebte Geschwister, liebe Freunde, lasst uns Titus 1 miteinander lesen. Umiłowani przez bracia, przez Pana bracia i siostry i przyjaciele. Przeczytajmy wspólnie z listu Tytusa pierwszy rozdział. List do Tytusa, pierwszy rozdział. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga Zbawiciela naszego. Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Tytus to jest mąż, który nam jest mniej znany niż na przykład Tymoteusz. A jednak pomimo tego jest dokładnie takim samym współpracownikiem apostoła Pawła, jak na przykład Tymoteusz. W piątym wierszu przeczytaliśmy, że on był razem z apostołem Pawłem na Krecie. I to oznacza, że oni też z Pawłem ze sobą współpracowali. Paulus musste im Auftrag des Herrn weiterreisen. Paweł na zlecenie Pana musiał podróżować dalej. Musste Titus zurücklassen. A Tytusa musiał tam zostawić. So ist das oft im Leben. Tak zdarza się często w życiu. Ja, manchmal alte Freunde neben uns. Czasami mamy wokoło siebie starych przyjaciół, die manchen Sturm im Glaubensleben gemeistert haben mit der Hilfe des Herrn. Którzy nie jeden sztorm we wierze razem z nami przetrwali z pomocą Pana.
Ale też i zdarza się, że pewnego dnia stoimy w środku tego sztormu całkowicie samotni. I wtedy musimy objawić, udowodnić to, czego żeśmy się poprzednio nauczyli. Ale zawsze możemy oprzeć się o pomoc naszego Pana. Paulus hat ihn nicht allein gelassen, ohne ihm einen Auftrag zu geben. Paweł nie zostawił go bez jakiegokolwiek polecenia. Er sollte Älteste anstellen. On otrzymał tutaj zadanie ustanowienia starszych po zborach. Das ist das große Thema des Titus. I tak w ogóle, to jest ten wielki temat, którym zajmuje się list do Tytusa. Chodzi głównie o porządek w domu Bożym. Tak, my potrzebujemy porządku. Znajdujemy się w bardzo pięknym budynku zgromadzenia. Chyba to było 2 lata temu, gdy tu byłem ostatni raz, to był jeszcze w czasie budowy. I starsi bracia jeszcze tutaj zajmowali się tymi swoimi robotami renowacyjnymi. I oni naprawdę porządnie pracowali. I wynik tego dzisiaj możemy oglądać. Ale na pewno i w tym samym porządku dalej prowadzona jest praca. Te prace budowlane zakończyły się. Ale budowanie Domu Bożego jest dalej kontynuowane. A to również dzieje się też i w takich chwilach, jak i poprzednio, gdy byliśmy na kolanach. I to jest wielką pomocą dla nas, że Pan właśnie daruje nam takich starszych. I przez tą służbę starszych w zgromadzeniu zaprowadzany jest swego rodzaju porządek. Przeczytajmy jeszcze z 2 rozdziału, 6 i 7 wiersz. Młodzieńców zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi albo trzeźwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Z tych wierszy możemy również i wyciągnąć takie wnioski, że prawdopodobnie i on sam należał jeszcze do tych młodszych. I jeszcze trzeci punkt wydaje się być bardzo ważnym. W 3 rozdziale przeczytajmy 12 wiersz. Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować. Paulus wollte also sich mit Titus wieder treffen. I tu widać, że Paweł chciał się ponownie spotkać z Tytusem. Wenn er nach Nikopolis kommen würde. Wtedy, gdy on przyjdzie do Nikopolis. Paulus war also in Freiheit. Paweł nie był jeszcze w tym czasie w więzieniu, był wolny. I tych kilka punktów, które teraz wymieniłem, to można nazwać wstępem do tego listu. I możemy teraz sobie też i przypomnieć te tło historyczne. Pierwszy rozdział pokazuje nam te powiązania i stosunki, jakie my mamy między sobą, ale również między nami i starszymi. Kapitel 2 zeigt uns, wie unser Verhältnis untereinander sein soll.
Drugi rozdział pokazuje nam, jaki ma być stosunek pomiędzy nami. A trzeci rozdział pokazuje nam, jaki powinien być nasz stosunek w stosunku do świata. Bóg chciałby, aby we wszystkich tych zakresach panował porządek. O, jakie to mogło być trudne dla Tytusa. On jako młody człowiek teraz ma o to się postarać, aby na Krecie zapanował porządek wśród tych wierzących. Bardzo się z tego cieszę, że i dzisiaj wieczorem widzę na sali młodych ludzi. Tytus jako młody człowiek otrzymał to polecenie. Również i Tymoteusz był młodym człowiekiem. A i też ze Starego Testamentu znamy takich młodych ludzi, przeważnie mężczyzn, którzy z wielką pilnością starali się o sprawy pańskie. Na przykład to może być Daniel albo Józef. I dlatego chciejmy siebie nawzajem wszyscy zachęcać. Nawet jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi, abyśmy nasze siły też i używali w sprawach pańskich. I teraz zwróćmy uwagę na pierwszy wiersz pierwszego rozdziału. W tym wierszu Paweł po prostu samego siebie przedstawia. Najpierw nazywa siebie samego sługą Bożym. On nie mówi tutaj, że ja to czynię z samego siebie, z mojej własnej woli, ale ja mam nad sobą mojego Pana, mojego Boga. To ja właśnie jestem winien Jemu moje posłuszeństwo. I tym samym, Tytusie, to, co ja tobie mówię, to traktuj tak, jakby to przyszło do ciebie bezpośrednio z góry. I to też może być dla nas wskazówką. I jest pytanie, czy my samych siebie jeszcze uważamy jako sług Bożych? A jakiż to jest wielki zaszczyt, aby można być właśnie sługą Bożym. Następnie tutaj nazywa siebie samego apostołem. I zauważyć można, że apostoł siebie samego nazywa właśnie apostołem w takich przypadkach, gdy w danym zborze był zagrożony porządek. Albo wtedy, gdy te zasadnicze prawdy musiały być w tym zborze wyłożone. On był apostołem Jezusa Chrystusa, który tutaj w tej niskości chodził na tej ziemi, a który teraz jako Chrystus jest uwielbiony w niebie. I Paweł mówi tym samym, Tytusie, pomyśl o tym. Chodzi właśnie o to, aby te zasady chrześcijańskie urzeczywistniać w łasce. A to możemy uczynić tylko wtedy, jeżeli będziemy rozważali Pana Jezusa w takiej postaci, w jakiej On nam jest w Ewangeliach przedstawiony. Ale siłę do tego da nam Ten, który jest uwielbiony i siedzi teraz po prawicy tronu Bożego w górze. I
teraz możemy zauważyć cztery rzeczy, które nam to dobitnie obrazują. Er spricht zuerst von dem Glauben der auserwählten Gottes. On najpierw mówi o tej wierze wybranych Bożych. Israel brauchte keinen Glauben. Izrael nie potrzebował wiary. Hatte die Aussagen Gottes bekommen? On otrzymał wypowiedzi Boże. Wurden da hineingeboren? Oni po prostu z pokolenia na pokolenie wradzali się w te przepisy Boże. Aber um ein Gläubiger werden zu können, ale aby stać się człowiekiem wierzącym, muss man glauben. To trzeba rzeczywiście uwierzyć. Israel hatte eine äußere Beziehung als Volk zu Gott. Izrael posiadał właśnie takie zewnętrzne powiązanie, jako ten naród Boży, powiązanie z Bogiem. Ale my dzisiaj posiadamy nasze powiązanie wewnętrzne z Bogiem. A w jaki sposób możemy teraz znaleźć się w tym związku wewnętrznym z Bogiem? Wtedy, gdy tak jak ten celnik w świątyni zawołamy: o Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I wtedy stajemy się wewnętrznie przekonani co do tego słowa, które Bóg do nas mówi. Bo wiara opiera się o to wszystko, co Bóg nam pokazuje w swoim słowie. I taka też jest wiara wybranych Bożych. A to wybranie już samo w sobie było postanowione już przed wiekami, w wieczności przeszłej. Paulus nimmt gewissermaßen Titus jetzt gedanklich an die Hand und sagt: Sieh mal, in der Ewigkeit hat Gott sich schon mit uns beschäftigt. Paweł, można by tak powiedzieć, przenosi w myślach tego Tytusa i mówi do niego: spójrz na to tak, to już w tej odległej, przeszłej wieczności Bóg o nas pomyślał. Ten wszechwiedzący, on już wszystko wcześniej wiedział. Każde działanie, każde słowo, każdą myśl naszą znał. A pomimo tego, wiedząc o tym wszystkim, on powiedział tak w stosunku do naszych osób już przed wiekami. I w tym obecnym czasie mamy teraz mieć z nim ten związek, który będzie od tego czasu już teraz na wieczność istniał. I tymi słowami apostoł Paweł teraz Tytusowi jasno pokazuje, jak bardzo wartościową jest służba. Bo tymi, którzy korzystają z tej służby, to są ci, którzy są wybranymi przez Boga. Czy może być coś większego niż być właśnie wybranym przez Boga na tej ziemi? A ta wiara, o co ona teraz może się oprzeć? To jest właśnie drugi punkt. Tutaj on jest wymieniony w tym pierwszym wierszu pierwszego rozdziału jako w służbie poznania prawdy. Bo chrześcijańska wiara, ona się nie opiera o uczucia. Nie opiera się o tradycję. Ani nie opiera się o pojęcie naszego rozumu. Nie, chrześcijańska wiara opiera się właśnie na tym poznaniu prawdy. Wiara jest tym środkiem, a ta prawda jest tą podstawą. Jeżeli we wierze będziemy tą prawdę przyjmowali, to wtedy będzie to prowadziło do pobożności albo do takiego błogiego życia w pobożności.
wird das Herz weit. Wtedy nasze serce się rozszerza. Dann wird das Herz erfüllt. Wtedy nasze serce bywa wypełnione. Dann sind wir von Gott erfüllt und finden darin unsere Befriedigung. Wtedy wypełnia się nasze serce Bogiem, a w tym znajdujemy nasze całe spełnienie. Dann kommt der dritte Punkt, die Hoffnung des ewigen Lebens. A trzeci punkt jest w drugim wierszu wymieniony, nadzieja żywota wiecznego. Przeczytamy jeszcze z Ewangelii Jana z 3 rozdziału. Wers 15 wiersz i 16. Jana 3, 15, 16. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tego samego rozdziału, 36 wiersz. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, albo nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Piąty rozdział, 24 wiersz tej samej Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Wszystkie te przeczytane miejsca jedno dobitnie pokazują. My posiadamy już teraz życie wieczne. Jest to naprawdę wspaniały podarunek, który otrzymujemy w momencie nowonarodzenia od samego Boga. Ale jednak w tym liście do Tytusa, pierwszy rozdział, drugi wiersz, mowa jest o nadziei żywota wiecznego. A więc jak to jest, skoro my już życie wieczne posiadamy, to dlaczego teraz Paweł mówi do Tytusa o nadziei? Czy to jest jakaś sprzeczność? Nie, my wszyscy o tym wiemy, że w Słowie Bożym nigdy nie ma ani jednej sprzeczności. Nie, po prostu te wiersze pokazują tą samą sprawę z dwóch różnych punktów widzenia. Jan nam to pokazuje w swojej Ewangelii. My mamy życie wieczne. A Paweł nam pokazuje, że my to życie wieczne otrzymamy. A tym samym apostoł Paweł ma na myśli tą pełnię życia wiecznego my otrzymamy w przyszłości. Wtedy, gdy będziemy całkowicie już wolni od jakiegokolwiek śladu grzechu i słabości na tej ziemi. Nasza dusza już jest zbawiona. I my mamy już teraz życie wieczne. Ale w pełnej mierze będziemy mogli z tego życia wiecznego korzystać dopiero w przyszłości. My może tego nie czujemy, że mamy życie wieczne, ale na pewno przyjęliśmy je wiarą. Deshalb macht Paulus auch hier in Vers 2 deutlich, dass Gottes verheißen hat, den, die dass Gott verheißen hat, es vor, der nicht lügen kann. A tu na pewno to jest pewne, bo apostoł Paweł też i mówi w tym wierszu o Bogu, który jest prawdomówny, który nie może kłamać. Und er hat es verheißen vor ewigen Zeiten. A dodatkowo jest tutaj mowa o tym, że ten żywot wieczny został przyobiecany przed dawnymi wiekami.
Jest to naprawdę mocne wyrażenie. Przed dawnymi wiekami. Gdy pomyślimy o pierwszym liście Piotra, to tam mowa jest o baranku, który został przewidziany przed założeniem świata. A gdy pomyślimy o liście do Efezjan, pierwszy rozdział, to tam możemy dowiedzieć się, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. A jeszcze spójrzmy do tego drugiego listu do Tymoteusza z pierwszego rozdziału. Przyjrzyjmy się dziewiątemu wierszowi, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. A więc i łaska została nam darowana przed dawnymi wiekami. Ale w Chrystusie. My jeszcze na tej ziemi nie byliśmy. Ale już Bóg widział nas żyjących w Chrystusie. I to nam właśnie przyobiecał. W połączeniu, czy w powiązaniu z Chrystusem. Jakże były te słowa bardzo pocieszające dla Tytusa. Gdy tak te postanowienie Boże zostało mu w tak dobitny sposób tutaj pokazane. A że te myśli teraz były ogłoszone, to wiersz trzeci dobitnie pokazuje. Paweł otrzymał właśnie to zlecenie, aby tego rodzaju poselstwo przekazać dalej. A on właśnie to poselstwo przekazywał ze zlecenia Boga Zbawiciela. Było to zlecenie, które go, można powiedzieć w cudzysłowie, zmuszało do tego, aby z polecenia Bożego dalej je przekazywać. Zasadniczo nie jest tutaj dokładnie rozróżnione, czy tutaj chodzi o Boga, czy o Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim na pierwszym miejscu jest tutaj mowa o Bogu Zbawicielu. To jest mowa o Bogu, który przynosi zbawienie. I to też jest powiązane z porządkiem. I to jest powiązane z harmonijnością. I zgodności tego osobistego przekonania z myślami Bożymi. I to jest powiązane również z tą społecznością, którą my możemy mieć z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem i również pomiędzy sobą nawzajem. A więc streszczając te wiersze możemy powiedzieć, w pierwszym wierszu oglądamy Boga bardziej w Jego istocie absolutnej. W wiersz 2 wird gesagt, dass er nicht lügen kann, Gott in seiner Unveränderlichkeit. W drugim wierszu przedstawiony jest nam Bóg, który nie może kłamać, który jest Bogiem, który nie zmienia się. Gott in seiner Wahrhaftigkeit.
I Bóg w swojej prawdziwości albo prawdomówności. Und jetzt die Segensauswirkungen in Vers 3 auch, dass Gott sich als Heiland Gott offenbart. I również w wierszu trzecim te błogosławieństwa poprzez to, że Bóg siebie objawił, że jest Bogiem Zbawicielem. Jetzt spricht in Vers 4 Titus direkt an. A w czwartym wierszu Paweł bezpośrednio już zwraca się do Tytusa. Nazywa go swoim właściwym albo prawowitym synem, dzieckiem. Bo Tytus również i w swoim zachowaniu to udowodnił, że on rzeczywiście ma życie z Boga. I też i my możemy i powinniśmy siebie samych objawiać jako prawdziwych dzieci Bożych. Denn da ist dieser gemeinschaftliche Glaube. Gdyż tutaj oglądamy tą społeczną wiarę. Das ist nicht nur der persönliche Glaube, tu nie jest mowa tylko o tej osobistej wierze, sondern der gemeinschaftliche Glaube, der verbindende Glaube. Ale również też i mowa jest o tej wspólnej wierze, która nas między sobą łączy. I trzymając się tej wspólnej wiary, opieramy się o te prawdy Boże. Tego właśnie Paweł życzy Tytusowi. Przepraszam, czego życzy? Łaski. Tak, my potrzebujemy łaski, aby służyć w właściwym usposobieniu. My możemy powiedzieć, że też i można powiedzieć, że to potrzebujemy miłości. Miłości, ale z tym dodatkiem jeszcze, miłości, którą otrzymujemy za darmo. Miłości, która nie miała w nas samych żadnego punktu zaczepienia, aby nas w ogóle za coś miłować. Tak, Bóg swojej własnej woli nas tak bogato obdarował, że Bóg swojej własnej woli doprowadził nas wszystkich do takiego związku razem z Nim i że Bóg swojej nieograniczonej woli ciebie i mnie właśnie wstawił w miejsce wykonywania służby dla Niego. I taką właśnie świadomość tej łaski Bożej powinien posiadać Tytus. Ale jakże bardzo on tej łaski potrzebował. Bo przecież on miał coś powiedzieć tym starszym mężom. Miał coś powiedzieć też i starszym niewiastom. Miał coś powiedzieć i dzieciom. Jakże to jest trudne. Przecież my wszyscy życzymy sobie, aby był pokój. Ale aby właśnie był zachowany porządek w domu Bożym, to pewne rzeczy muszą być poruszone. Ale nie można o nich mówić w usposobieniu zakonnym. Nie można ich żądać przemocą. Ale można o nich mówić z łaską. Paweł wiedział, że Tytus, moje dziecko, on właśnie potrzebuje tej łaski. On właśnie miał te najgłębsze uczucia dla tego męża Tytusa. On wiedział, jak wielkim jest to zadanie, które on mu teraz przekazuje. Przecież tu chodziło o tych wybranych Bożych. I on również też i znał tego wielkiego zleceniodawcę. Mowa jest oczywiście o samym Bogu. Tak, Tytus potrzebował łaski.
A z pewnością my wszyscy jej potrzebujemy. Bo jeszcze raz to powtarzam, każdy wierzący jest postawiony na stanowisku służby dla Pana. I w tej służbie potrzebujemy łaski. Jeżeli tą łaskę pozwolimy sobie dać i przyjmiemy ją, to wtedy będzie i pokój. I wtedy zauważymy, że jesteśmy w jednomyślności ze myślami Bożymi. Bo przecież koniec końców nie chodzi o nasze własne mniemanie albo o nastawienie jakiejś grupy, ale tu chodzi o te zalecenia, jakie Bóg nam dał w swoim słowie. A następnie on tu wskazuje na to źródło. Łaska pochodzi od tego potężnego Boga, bo nie można wyczerpać możliwości tego wszechpotężnego Boga. On tak wielce się zniżył, stając się dla nas Ojcem, a to przypomina nam o Jego wielkiej miłości. Ale również jest tutaj podany Chrystus jako źródło tej łaski. A dodatkowo jest On tutaj określony nasz Zbawiciel. Znowu mamy na to wskazówkę, że to Bóg chce nam przynieść zbawienie. I to nie tylko zbawienie, jeżeli chodzi o wieczność, ale również i w tym, że w tym Domu Boży będzie podtrzymany porządek i w tym właśnie Bóg może samego siebie uwielbić jako Boga Zbawiciela. I teraz począwszy od 5 wiersza możemy przejść do tych praktycznych wskazówek z tego listu. Paweł mówi tutaj o braku porządku. Zasadniczo chrześcijanie nie powinni cierpieć jakiegokolwiek braku. Oni przecież mają związek z Bogiem i wiedząc o tym, to przecież nie powinni mieć żadnego braku. Bo jeżeli będą żyli w tych czterech punktach, które przed chwilą żeśmy rozważali, to rzeczywiście nie będzie żadnego braku. Ale jeżeli choćby jeden ten punkt nie będzie spełniony, zabraknie go, to wtedy możemy wykorzystać Słowo Boże jako ten środek pomocniczy, aby rozpoznać, w którym zakresie wystąpił brak i uzupełnić to. On mówi tutaj o szczególnego rodzaju pomocy. On mówi tutaj teraz o tych starszych. Temat starszych to bardzo często w chrześcijaństwie był szczególnego rodzaju tematem. Czasami słyszy się, że należy dokonywać wyboru starszych. Czy to jest właściwe? Czy to jest zgodne z myślami Słowa Bożego? Musimy na to odpowiedzieć nie. Bo tylko apostołowie i osoby, które otrzymały zlecenie od apostołów, mogły tych starszych ustanawiać. Były takie miejsca, gdzie starsi już tak czy tak istnieli. Ältere Männer, die aufgrund ihrer
ihres Alters und ihrer Persönlichkeit eine gewisse Lebenserfahrung mit sich brachten. Starsi mężczyźni, którzy na podstawie tego, że byli i już w odpowiednim wieku i w życiu nagromadzili właściwe doświadczenie, mogli być tymi starszymi nazwani. Das kannte man im Judentum. Coś takiego również znano i z czasów żydowskich. Bo przedtem apostoł Paweł nie ustanawiał żadnych starszych. In den Versammlungen aus den Nationen hat verschiedentlich auch Älteste angestellt. W tych zgromadzeniach, które były ustanowione z pogańskich narodów, on zaczął właśnie starszych ustanawiać. Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału. Miasto Tesaloniki znajduje się obecnie w Grecji. I przeczytajmy 12 wiersz. 1 Tesaloniczan 5, 12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, a są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Tutaj widzimy, że w tym zgromadzeniu, które pochodziło z narodów, nie zostali ustanowieni ci starsi. Może być i taka sytuacja, że ten zbór jeszcze nie dorósł do tego wewnętrznie, aby w sposób oficjalny starsi do tego urzędu byli powoływani. Bo Paweł był maksymalnie 3 tygodnie wśród nich. I on powiedział do nich mniej więcej w ten sposób: otwórzcie swoje oczy, rozejrzyjcie się wokoło siebie i rozpoznajcie, czy wśród was nie ma takich mężów. I widzimy, że mogą być różne sytuacje, które my musimy brać pod uwagę. Tu w naszym liście Tytus jest do tego postanowiony, aby w tych wszystkich miastach ustanawiać starszych. Już o tym wspominaliśmy, że dzisiaj nie możemy mieć takich starszych postanowionych w tym sensie jak tutaj. A również też i wybieranie starszych w żadnym wypadku nie jest usprawiedliwione. Dlatego, że autorytet zawsze jest udzielany z góry. Czy my dzisiaj mamy jeszcze w zborach starszych? Czy w ogóle my ich potrzebujemy? Z całą pewnością potrzebujemy służby wykonywanej przez starszych. Dlatego, że już wcześniej o tym żeśmy powiedzieli, że to są mężowie, którzy są na to postanowieni, aby istniał porządek w domu Bożym. My nie mamy już tego urzędu starszych, ale mamy osoby, które wykonują służbę starszych. I teraz w następnych wierszach różnorodne są wymagania przedstawione. I teraz ktoś z was mógłby sobie pomyśleć: ja przecież jeszcze nie jestem mężczyzną w podeszłym wieku, dlatego ja nie muszę starać się o spełnienie wszystkich tych warunków. Na pewno byłby to błędnie wyciągnięty wniosek. Wir sollten alle in einem Zustand sein, dass er jederzeit uns
in diesen Charaktereigenschaften vorfindet. My zawsze powinniśmy żyć w takim stanie, abyśmy mogli być znalezieni w wykonywaniu tej służby starszego. A nasze siostry może by mogły powiedzieć, przecież nas to już w ogóle nie interesuje. Nie, również i ten temat powinien siostry interesować, bo i siostry powinny mieć i takie właśnie cechy. Bo są to rzeczy tak bardzo naturalne, które Bóg chciałby też i sprawić, aby były wykorzystane dla dobra swojego narodu. Jest to niezależne od tego, czy jestem mężczyzną, czy niewiastą. I niezależne od tego, czy jestem w podeszłym wieku, czy młodym człowiekiem. Ale Duch Boży chce w tych wierszach nam pokazać, że te wymagania są tutaj na pewno rzeczą konieczną, aby można było tą służbę starszego oglądać wśród tych, którzy tą służbę wykonują. In Vers 5 haben wir den Begriff Älteste, in Vers 7 haben wir den Begriff Aufseher. W piątym wierszu mamy to określenie starsi, a w wierszu siódmym, w naszym polskim biskupi, a to można inaczej oddać słowem dozorujący, doglądający. A ten cały kontekst, który o tych sprawach mówi, jasno pokazuje, że to jest jedna i ta sama osoba. Älteste ist ein Hinweis auf eine gewisse Würde, ein gewisses Alter, das diese Personen haben. Starszym to jest ktoś, kto może cieszyć się pewnego rodzaju godnością. Może to też być również i starszy wiekiem człowiek. Ale to pojęcie dozorujący, doglądający czy pasterz, to wskazuje na to, jaką służbę ten człowiek ma wykonywać. Chodzi o to, aby byli to mężowie, którzy mają oczy szeroko otwarte. I jednocześnie mają otwarte serce na głos Boga i dla wszystkich tych, którzy są Bożą własnością. Pierwsze tutaj wymienione warunki to na przykład pierwsze nienaganni. To słowo tutaj nie określa samo w sobie tego, że mamy być doskonałymi. Bo żaden z nas nie jest doskonały. Pan wybrał swoich 12 uczniów. A Pan dokonał tego wyboru, tak jak czytamy to w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, gdy on całą noc spędził na modlitwie. I potem czytamy w 9 rozdziale tej samej Ewangelii, że on ich wszystkich rozesłał. Czy oni już byli doskonałymi? Nie, Ewangelie nawet to udowadniają, że nie byli w żadnym wypadku doskonałymi. I również i my nigdy nie będziemy doskonałymi, żyjąc na tej ziemi. Nie, to właśnie to określenie tutaj opisane w tych wierszach w ogóle tego nie ma na myśli. Ale nasze postępowanie nie powinno być takie, w którym byśmy znaleźli jakąkolwiek naganę. Jeżeli żeśmy nie zgrzeszyli, przepraszam, jeśli żeśmy w czymś zgrzeszyli, to musimy to Panu wyznać. Jeżeli nam na tą sprawę zwróci uwagę jakiś brat, musimy wtedy wykazać się tą chęcią uznania tego i zmienić nasze postępowanie.
I wtedy będziemy tymi nienagannymi. Zweiter Punkt ist, dass ihr Mann einer Frau ist. Drugim punktem jest to, aby byli mężami jednej żony. Wir wissen, dass es zu der damaligen Zeit manchmal so war, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. My wiemy, że w tamtych czasach było to też i w zwyczaju, że mężczyźni mieli nie tylko jedną, ale i kilka żon. Aber dann war er für diesen Aufseherdienst nicht geeignet. Ale tacy, którzy mieli kilka żon, nie byli zdatni do wykonywania tej służby właśnie tego pasterza. Männer, die nicht verheiratet waren, waren durchaus geeignet, Aufseherdienst zu tun. A mężczyźni, którzy nie byli jeszcze żonaci, tym bardziej byli do tego zdolni, aby tą służbę wykonywać. Paulus zum Beispiel. Na przykład pierwszy z nich to Paweł. Hier wird einfach davon berichtet, dass nicht einfach ein Mann mehrere Frauen haben soll. Tu po prostu jest tylko wzmiankowane, że mają być mężami jednej żony. Der nächste Punkt ist gläubige Kinder. Następny punkt, że mają mieć dzieci wierzące. Jest to warunek. Jest to naprawdę wielce interesujący punkt. A przecież my wiemy, że nie jesteśmy w stanie zbawić żadnego z naszych dzieci. Pomimo tego, że tak na pewno byśmy chętnie chcieli. Jako ojcowie z całą pewnością bylibyśmy z tego zadowoleni, gdyby wszystkie nasze dzieci poszły razem z Panem i z nami, gdy Pan przyjdzie. I to na pewno też i jest naszą modlitwą, aby Pan każde z naszych dzieci uratował. Ale my sami nie jesteśmy w stanie ich uratować. A jednak to miejsce tutaj pokazuje, że my jesteśmy również i odpowiedzialni za to zbawienie dzieci. A to na pewno nas pobudza do modlitwy za nasze własne dzieci, ale również też i do modlitwy o dzieci naszych współwierzących. Jeżeli jakieś dziecko wierzących ludzi uwierzy, to jest to 100% akt łaski Bożej. Ale Bóg również też i zna dokładnie naszą 100% odpowiedzialność. I On w tym chce nam być pomocnym. Dann wird nicht nur erwartet, dass die Kinder gläubig sind. A więc nie tylko jest to oczekiwane od takiego męża, aby dzieci były wierzące, ale również i nie mogą stać pod zarzutem prowadzenia rozpustnego życia, poddając się właśnie pod te pożądliwości obecnego świata. Nie, my mamy ich do tego doprowadzać, aby oni swoje życie prowadzili z Panem, bo nasze dzieci przecież nie powinny być dziećmi nieokiełznanymi, bo ktoś, kto jest taki właśnie krnąbrny, nie pozwala, nie daje sobie niczego powiedzieć. A Bóg tego od nas oczekuje, abyśmy nasze dzieci wychowali do tego, aby były nauczone posłuszeństwa. W wierszu 7 jeszcze raz jest wspomniane o tej nienaganności. Jakie to jest interesujące, że Bóg ponownie wymienia właśnie to określenie, nienaganny. Z całą pewnością w tym celu, aby podkreślić tą myśl. I on dalej określa tutaj tych mężów jako szafarzy Bożych.
Oben hatte Paulus sich als Knecht Gottes bezeichnet. Wcześniej Paweł samego siebie określił jako sługę. Er hatte von den Gläubigen gesprochen als Auserwählte Gottes. A o wierzących on mówił jako o tych wybranych Bożych. Und jetzt spricht er als Gottesverwalter. A teraz on określa tych starszych i siebie samego jako tych włodarzy Bożych. Tak, my wszyscy jesteśmy takimi, którzy zarządzamy. I to w powiązaniu z naszą rodziną. I również i w stosunku do naszego własnego życia. Ale również też i w stosunku do zgromadzenia Bożego. Pan daje nam takie możliwości, aby w tym czasie aby to w tym czasie wykonywać, aby w przyszłym czasie zdać sprawę przed Panem. Taka jest właśnie też i cecha takiego zarządzającego, czy tak jak mamy to określone, włodarza. A my jesteśmy właśnie tymi włodarzami Bożymi. Jakąż wagę tutaj Paweł kładzie na tego rodzaju sformułowanie. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass er frei sein soll von Eigenmächtigkeit. A dalszą cechą powinno być też i to, że taki człowiek nie powinien być samowolny. Ich kann nicht meinen eigenen Gedanken Raum geben und sie verwirklichen. Przecież nie mogę pozwolić, aby były moje myśli tymi, którzy tym mną kierują i aby wykonywać to, co ja sam chcę, samowolę. Ja muszę żyć przed Bogiem w zależności od Niego i w poddaniu się Jego woli. A to z całą pewnością i samo w sobie będzie widoczne. Jeżeli tak będziemy czynili, to będzie to widoczne, że rzeczywiście jesteśmy tymi włodarzami Bożymi. I wtedy będziemy mówili, ach Boże, przecież ja nie mogę tego wykonać bez Ciebie. Ale również będziemy prosili, ja nie chcę, Boże, tego wykonywać bez Ciebie. Ty pokaż mi dobitnie Twoje myśli i daj mi siły, aby je urzeczywistnić. Wtedy będziemy wolni od samowoli. Mamy być nieskorzy też do gniewu. Jeżeli ja nie będę potrafił okiełznać moich wewnętrznych działań czy uczuć, jeżeli ja z powodu najmniejszej drobnostki wpadam w gniew, naturalnie istnieje coś takiego jak święty gniew, ale o tym przypadku tutaj Słowo Boże nie mówi, ale mówi tutaj o tej skłonności do gniewliwości. A następnie mowa jest o spożywaniu alkoholu. Więc my nie możemy być ludźmi, którzy są zależni od tego. My musimy znać tą właściwą miarę spożywania alkoholu. Ale również też i jeżeli chodzi o stosowanie naszej siły, powinniśmy być okiełznani. Również i nie powinniśmy dążyć do pozyskiwania brudnego zysku. W wierszu 11 jeszcze raz jest mowa o tym wyrażeniu. Czy temu człowiekowi nie wolno było działać, aby uzyskać zysk ze swojej działalności? Całą pewnością było mu wolno tak
działać, aby miał zysk. Eine firma muss gewinn machen, um bestehen zu können. Bo i każda firma musi wytwarzać zysk, aby mogła się ostać. Dagegen hat Gottes Wort absolut nichts. Przeciwko temu Słowo Boże nie ma absolutnie żadnego zarzutu. Aber wenn es schändlichen Gewinn geht, ale jeżeli tutaj mowa jest o tym brudnym zysku, to z całą pewnością on nie znajdzie uznania Bożego. Jeżeli ja nie będę stosował właściwej miary w moich interesach, to wtedy nie może być udziałem uznanie Boże. I tu mowa jest właśnie, że temu mężowi nie powinno na tym zależeć, aby pozyskiwać brudny zysk. Aby jego maksimum nie było, żeby w najkrótszym czasie uzyskać maksymalny zysk. A od wiersza 8 wymienione są pozytywne rzeczy. Powinien być gościnny. Jakież piękne określenie. My mogliśmy nie jeden raz korzystać z gościnności waszej. I zawsze się z tego cieszymy. I to również jest punkt, który jest warunkiem do wykonania. Następnie ten człowiek powinien być zamiłowany w tym, co dobre. Bóg sam jedynie jest dobrym i to, co od Niego wychodzi i jeżeli my zdążamy do Niego, to to nas prowadzi do tego dobra. Wtedy ja nie pytam samego siebie, co dla mnie byłoby wygodne, co by prowadziło do mojej własnej chwały. Nie, będę wtedy pytał się, jaka jest wola Boża. Co służy dobru Jego, którzy są Jego własnością? I co służy dla dobra ludzi niewierzących? Następnie mowa jest o tym, że ten człowiek powinien być roztropny. Powinien cechować się zdrowym rozumem. On nigdy nie powinien muchy traktować tak jak słonia. Albo odwrotnie. Powinniśmy rzeczy widzieć takimi, w takiej mierze, w jakiej one rzeczywiście są. Powinien być również i sprawiedliwy. Aby widział to, co jest właściwe w oczach Bożych. Aby był święty, pobożny, skierowany we wszystkim na Boga. Następnie ma być wstrzemięźliwy. To chodzi też i o to, aby opanowywać samego siebie. A teraz w wierszu 9 pewnego rodzaju tutaj jest wtrącenie, jakby powiedzieć, w nawiasie zapisane. Zostały tutaj te poszczególne punkty streszczone. Taki człowiek powinien trzymać się prawowiernej nauki. Te słowa, które są godne zaufania, to jest pewnego rodzaju określenie. I oni powinni jako te poszczególne osoby właśnie tego się trzymać. Te słowo, które jest godne zaufania, to jest właśnie Słowo Boże, które nie może kłamać. I na nim możemy również też i oprzeć całe nasze zaufanie. I wtedy Bóg będzie uwielbiony jako ten Bóg Zbawiciel. A my sami będziemy szczęśliwymi. Denen, die
I również i ci, którzy, którym będziemy służyli, oni będą polecani temu Bogu Zbawicielowi. Die gesunde Lehre wird hier noch genannt. Tu jest wzmiankowana ta zdrowa nauka. Das Amt des Ältesten oder Aufsehers war nicht verbunden mit der Gnadengabe des Lehrers. I ten urząd starszego nie jest połączony koniecznie z tym urzędem nauczyciela w nauce. Aber dieser Mann sollte die gesunde Lehre kennen. Ale ten mąż starszy, on powinien znać tą zdrową naukę. Und sollte fähig sein, mit ihr auch zu arbeiten. I powinien być zdolny, aby posługiwać się tą prawdą w swojej służbie. Denn diese Lehre ist gesund in sich selbst und sie führt auch immer wieder zu Gesundheit. Bo ta nauka sama w sobie jest zdrowa i ona też prowadzi do zdrowego stanu. Auf der einen Seite soll damit ermahnt werden. Z jednej strony ten mąż ma stosować tą zdrową naukę, aby kogoś napomnieć, ale również jest tu wzmiankowane, że mogą pojawić się i trudności, bo mogą pojawić się tacy, którzy dają odpór. Takim ludziom nie wystarcza, aby byli tylko napomnieni. Nie, tacy ludzie muszą być przekonani. A więc takim ludziom musi być dobitnie wyłożone Słowo Boże. I na podstawie tego słowa będzie widoczne, jakie ich jest własne zachowanie, postępowanie. I widząc tę dobitną, wyłożoną naukę słowa, będą przekonani. Jetzt in Vers 10 kommt er auf eine spezielle Gruppe zu sprechen. W wierszu 10 przechodzi on do specjalnego rodzaju grupy. Das sind Männer aus der Beschneidung, aus dem Judentum. Grupy ludzi, mężczyzn, którzy pochodzą z obrzeski, czyli z narodu żydowskiego. Er bezeichnet sie als Schwätzer. Określa ich tutaj jako gadułów. Also Männer, die einen Hang zu. A więc są to mężowie, którzy mają skłonność do gadulstwa i również do takiej mowy, która drugich ludzi poniża. I właśnie w tym względzie oni mogą być określeni jako ci, którzy są zwodziciele albo kłamią, oszuści. Dlatego, że oni nie opierają się o prawdę Bożą. I w wierszu 11 wyraźnie mówi do niego, aby takim zatkać usta. Jest to punkt na pewno daleko idący. I teraz wyobraźmy sobie tego młodego Tytusa, i będącego tam na tej Krecie. I taki młody człowiek musiał stanąć naprzeciwko tego rodzaju mężów. I musiały być i takie sytuacje, że musiał i im zabronić głoszenia. Cały ten urywek jasno to pokazuje, że byli to oszuści, a dodatkowo ludzie, którzy przynosili również i błędną naukę. I tym samym oni naruszali dzieło Pana Jezusa i samą osobę Pana. I to dlatego tym ludziom musiały być zatkane usta. Jeżeli by on miał dalej dopuścić, aby oni w tym złu dalej działali, to wtedy całe domy będą powywracane. Domy, czyli rodziny.
das Motiv ist hier wieder schändlicher Gewinn. A motywem tego jest znowu ten niegodziwy zysk. Der Heilige Geist macht deutlich, dahinter steht finanzielles Interesse. Tak, to Duch Święty objawia, że tą sprężyną napędzającą tych ludzi to jest właśnie ten, ta chęć uzyskania zysku. In Vers 12 kommt auf natürliche Charaktereigenschaften der Kreta zu sprechen. A w wierszu 12 on zaczyna mówić o tych naturalnych z pochodzenia cech tych Kreteńczyków. Bo w chwili nawrócenia nie zmienia się nic z naszej starej natury. Ale Bóg pomimo tego dalej chce nam się objawiać jako Bóg Zbawiciel. Aby te wszystkie cechy, o których mogliśmy teraz w tej godzinie rozważać, również objawiły się w naszym życiu. Bo to właśnie będzie przeciwstawienie takiej osoby, jaka jest opisana w wierszu 12. Ale gdyby coś takiego jeszcze dalej miało występować wśród ludzi wierzących, to tacy ludzie mają być doprowadzeni do porządku, aby ich stan mógł być ozdrowiony. Aby oni mogli iść we wierze swoją drogą wiary, ale opierając się na Słowie Bożym. Aby wszelkie inne elementy były odrzucane. Jak na przykład dobitnie jest zobrazowane w wierszu 14, aby nie słuchać żydowskich baśni, albo nie słuchać nakazów wymyślonych przez ludzi, gdyż one wszystkie razem ze sobą wzięte są przeciwne prawdzie. Dlatego, że dla czystych wszystko jest czyste, bo jeżeli ktoś jest czystym w oczach Bożych, to taki człowiek będzie znał również też i wolność chrześcijańską. Ale również i taki człowiek doskonale będzie wiedział o tym, że nie może nadużywać chrześcijańskiej wolności do pofolgowania swoich cielesnych pożądliwości. A ci pokolani i niewierzący, to oni zawsze będą widzieli trudności i wszelakiego rodzaju biedy. Podczas gdy wierzący zawsze powinni opierać się o te słowa zdrowej nauki. Dlatego, że ci pokalani sami w sobie wewnątrz są skalani. A więc skalany jest zarówno ich sposób myślenia, ale również też i ich czyny. Również oni nie słyszą głosu swojego własnego sumienia. W wierszu 16 oni nawet są określani jako ludzie, którzy przyznają się zewnętrznie do Boga. Ale jacy oni są, to jest zobrazowane jak w lustrze poprzez ich praktyczne zachowanie. Bo z ich uczynków jawnie wynika, że to nie są ludzie, którzy znają Boga, ale to są ludzie, którzy zapierają się Boga i czynią wszystko tak, jak gdyby nie istniał Bóg i nie istniało Jego Słowo. A ponadto ich postępowanie jest obrzydliwe. Menschen, die ein gesundes Empfinden aufgrund der gesunden Lehre haben, finden ihr Verhalten abscheulich.
Ludzie, którzy opierają się o słowa zdrowej nauki i tym się kierują w swoim życiu, widzą ich postępowanie jako obrzydliwe. A ponadto jeszcze to są ludzie nieposłuszni, bo przecież Bóg swoją wolę jasno objawił, a oni po prostu tego nie zauważają. A poza tym to nie są ludzie, którzy by byli zdolni do jakiegokolwiek dobrego uczynku. Nie, oni nie potrafią czynić dobrych uczynków. I również w swoim życiu nigdy nie pokazali, że są w tych dobrych uczynkach sprawdzonymi ludźmi. A trzeci wiersz w drugim rozdziale pokazuje nam również drugi list do Tymoteusza 3, 16-17 wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tu dokładnie widzimy przeciwstawieństwo. Słowo nam pokazuje tą właściwą drogę, abyśmy mogli być w praktyce doskonałymi, abyśmy byli zdolni do wykonania wszelkiego dobrego uczynku. A tutaj, w tym liście do Tytusa, oni mają tylko zewnętrzne wyznanie. Ale oni nie są zdolni do uczynienia jakiegokolwiek dobrego uczynku. I teraz możemy cały ten rozdział podsumować. In den ersten vier Versen offenbart der Heilige Geist wehrmäßige Gedanken. W pierwszych czterech wierszach Duch Święty objawia nam tutaj myśli, jakie są powiązane z nauką Pisma Świętego. Indem er die Gedanken Gottes, die er in Ewigkeit gefasst hat, uns mitteilt. Poprzez to, że nam przekazuje te myśli Boże, które były już w sercu Bożym przed przeszłą wiecznością. Das sind unendlich tiefe Gedanken sind, die ihre Auswirkungen in der Zeit haben. A są to nieskończenie głębokie myśli, które w przeciągu czasu się urzeczywistniają. Sie führen zur Gottseligkeit. I one prowadzą właśnie do tej bogobojności i szczęśliwości. Um das praktisch zu erreichen, brauchen wir Gnade. Aby to praktycznie osiągnąć, potrzebujemy wszyscy łaski. A środkiem pomocniczym również jest i służba starszych, którzy w swoim życiu muszą spełnić te wymagania minimalne, jakie tu zostały wymienione. Ale również też i wiemy, że są takie siły, które próbują wprowadzić nieporządek w pośród domu Bożego. Pan to całkowicie tutaj objawia, ale również i on nam pokazuje, jak my możemy, na jakiej podstawie naśladować tego Boga Zbawiciela w nieodmienny i doskonały sposób.